Kolejny raz Ciebie tu zaprosiłem z przyjemnością. Słuchaj, wszystko dzieje się bardzo szybko. Żyjemy w jakichś zupełnie szalonych czasach. No i stała się wielka tragedia. Przerażająca. Zabito. Nie wiem jeszcze, kto zabił do końca. Spodziewamy się. Darię Duginą. Platonow, bo ona się interesowała Platonem, więc używała pseudonim związany z Platonem, bo jest w ogóle była filozofem. Historykiem filozofii z Uniwersytetu imienia Łomonosowa. Powiedz mi, jak oceniasz jej dorobek i w czym ona się różniła od ojca, Aleksandra Dugina? Jeśli chodzi o różnicę pomiędzy ojcem a córką, różnią je dwa pokolenia tak naprawdę, bo ojciec 62 lata, córka już 30. To są dwa różne pokolenia i także dwa różne pokolenia pod względem takim politycznym, pod względem też organizacyjnym. Ponieważ patrząc na drogę polityczną Aleksandra Dugina, bez wątpienia jest to wybitny filozof polityczny, badacz idei, twórca pewnych idei, tak, czwartej teorii politycznej, na przykład neoeurazjatyzmu tego tak współczesnego. Ale jeśli chodzi o taki aspekt organizacyjny, no nie ma co ukrywać, że Dugin, czy w kontekście jego zaangażowania w ruch narodowo-bolszewicki, czy ruch eurazjatycki, międzynarodowy, ten współczesny, no nie był to organizator, był to na pewno filozof. Tym się różni od swojej córki, ponieważ jego córka Daria Dugina, Platonowa, tak, od Platona używała w swoich artykułach tego pseudonimu, była przede wszystkim dla międzynarodowego ruchu eurazjatyckiego, także dla sympatyków jej ojca, tego kierunku politycznego, była bez wątpienia organizatorką i takim motorem napędowym tego ruchu. To ona jeździła za granicą, kontaktowała się z przedstawicielami zachodnioeuropejskich ruchów nowej prawicy, z ruchami peryferyjnymi w innych państwach, także Bliskiego Wschodu. No i jej taki ferment ideologiczny, jaki tworzyła poza granicami Rosji, no na pewno ją wyróżniał w porównaniu do jej ojca, który także podróżował, był we Włoszech, we Francji, też korespondował i koresponduje z różnymi przedstawicielami takich ożywionych nurtów tożsamościowych, rewolucyjnych, narodowych, antyamerykańskich. Jednakże no tutaj mocny akcent położyłbym na tą różnicę w porównaniu między córką a ojcem, właśnie na ten aspekt tego zaangażowania także w realną budowę struktur, w realną budowę międzynarodowego ruchu i także w ten aspekt taki, powiedziałbym, bardziej bieżący, ponieważ Daria Dugina występowała, komentowała w rosyjskich mediach na obszarze postradzieckim, komentowała bieżące sprawy. W ostatnim czasie była także jako reporter na terenie Azowstalu po zdobyciu go przez Rosjan i ich sprzymierzeńców z Donbasu. Nawet się mówi, że była wojskowym korespondentem i dlatego dostała od prezydenta Rosji, dostała medal za męstwo. Tak, dostała medal za męstwo. Warto zauważyć, że o ile ojciec Aleksandr był osobą znaną, no można by powiedzieć bardziej za granicą, być może nie w samej Rosji, ponieważ często w Polsce panuje takie mylne, moim zdaniem, przekonanie, że Dugin był ideologiem Putina. Nie był nigdy. Nigdy nie był, szczególnie po 2014 roku, po Majdanie, stracił katedrę, został zmarginalizowany za taką no, szeroką krytykę rządzących na Kremlu i tutaj został w pewien sposób odsunięty. A tak najczęściej mówi się o nim w kontekście podręcznika, który na uczelni wojskowej rosyjskiej jest jego autorstwa, jednakże, jak słusznie zauważył profesor Wielomski, no głównie ten podręcznik Dugina funkcjonuje z powodu przedruków zagranicznych geopolityków niemieckich, amerykańskich, a niekoniecznie z powodu prac samego Dugina. I tutaj patrzyłbym na Dugina jako przedstawiciela myśli współczesnej rosyjskiej, ale ukierunkowanego na kontakty międzynarodowe, zagraniczne i jego córka bez wątpienia była takim ekspozytorem jego myśli, takim, powiedziałbym, promotorem. Słuchaj, dobra, czwarta teoria, szybciusieńko, w kilku słowach, żeby widzowie widzieli, bo nie każdy się zna. Czwarta teoria polityczna, właśnie, jak sama nazwa wskazuje, zakłada, że były trzy poprzednie. Dokładnie. Czyli był liberalizm, tak był faszyzm, był komunizm. Tak, Aleksandr Dugin zakłada, że i faszyzm, i komunizm, czyli te ideologie tak dwudziestowieczne, poległy w starciu z liberalizmem i po upadku Związku Radzieckiego, po upadku hitlerowskich Niemiec. Czyli samo rozwiązania Związku Radzieckiego, dokładnie tak nazwijmy. Po upadku realnego wpływu komunizmu, realnego wpływu faszyzmu na rzeczywistość, na walkę z tym anglosaskim liberalizmem, po prostu musi nastąpić pojawienie się na scenie politycznej, międzynarodowej, globalnej, czwartej teorii politycznej. I ta czwarta teoria polityczna, której takim piewcą ma być Aleksandr Dugin, twórcą tej ideologii,
choć nie jedynym, no, ma polegać na sprzeciwie wobec tego świata jednobiegunowego, jest to zabieganie o świat policentryczny w oparciu o ładunek ideologiczny zarówno z lewa, jak i z prawa. Tutaj już, o właśnie, tutaj czyli już lewica i prawica w innym kontekście, nie tym klasycznym, tak, antagonistycznym, który do tej pory znaliśmy. Czyli możemy mieć monarchistycznie myślących ludzi lewicy. Dla Dugina scena polityczna jest tak naprawdę aeropagiem greckim. Nie jest to okrąg, tylko jest to taki aeropag. Być może część z Państwa nie widziała aeropagu, nie kojarzy go jako takiej architektury. No jest to taki półokrąg i z perspektywy Dugina, najkrócej mówiąc, scena polityczna polega współczesna na tym, że na środku mamy te, można powiedzieć, klasycznym pojęciem rewolucji francuskiej, na środku mamy te bagno. W ujęciu Dugina jest to ten demoliberalizm, liberalizm, demokracja, ideologia praw człowieka, dominacja anglosaska. Liberalizm totalitarny, tak, jak niektórzy nazywają. Tak, w tym głowa państwa. Cancel culture i tak dalej. Tak? Na dwóch flankach tego podziału mamy tą tradycyjną lewicę, utożsamianą z komunizmem, z ruchami rewolucyjnymi, a z drugiej strony mamy tą tak zwaną prawicę, czyli nacjonalistów, faszystów, tradycjonalistów, tożsamościowców, którzy zamiast atakować siebie wzajemnie, powinni się skupić na tym centrum. Powinni się skupić na atakowaniu tego centrum i w ten sposób obalić hegemonię tego demoliberalizmu, jak wspomniałeś, Maciek, totalitarnego. Czy zetknąłeś się z tym, żeby zmarła tragicznie Daria, interesowała się również skutkami eurazjatyzmu, to znaczy skutków przebudzania się Azji, budowania tożsamości i suwerenności przez Azję? Nie da się mówić o, jak sama nazwa wskazuje, o eurazjatyzmie bez wspominania o siłach dalekowschodnich, takich jak właśnie. Chiny. Nie da się też zakładać, że patrząc geopolitycznie, ale także filozoficznie, tak jak robiła to Dugina i jej ojciec, no nie da się patrzeć na walkę z globalną hegemonią anglosasów, kolektywnego zachodu, bez sumowania tych sił zarówno w samej Rosji, czy wspomnieć można o tym koncepcji Rosji kontynentu, tak? Heartland kontra państwa morza, państwa wyspy, tak. I Rimland, czyli te tak, okolice, te. Czyli kontrolowanie szlaków morskich, obiegu pieniądza, informacji, kontraprodukcja, droga lądowa, państwa lądowe i przemysłowe zarazie. Tak, i warto. Bo to jest droższe. I warto o tym wspomnieć. Tak jak wspomniałeś, że Platonowa Dugina interesowała się chociażby Turcją, warto o tym wspomnieć. Właśnie, dlaczego się interesowała Turcją? Między innymi dlatego, że w samej Turcji oczywiście funkcjonują koncepcje neoosmańskie, wielkiego turanu. Tak jest. W tym momencie, moim zdaniem, no, dominuje jednak u Turków ta koncepcja panturkijska, wielkiego turanu. Widać to po kontaktach bardzo ożywionych, chociażby po tym, że Żomart Tokajew, przywódca Kazachstanu, i Alijew, przywódca Azerbejdżanu, nie rozmawiali ze sobą w lingua franca, czyli tak, języku dyplomacji na obszarze postradzieckim, czyli po rosyjsku, tylko rozmawiali w swoich ojczystych językach, które są w pewien sposób zbliżone. Bardzo zbliżone, tak, bo jak byłem na Krymie, Tatarzy krymscy, którzy wywodzą się z Turkmenów historycznie, ci, którzy przybyli w XIII wieku z Mongołami, oni najzwyczajniej w świecie się rozumieją bez tłumacza z Turkami, tak, i z Azerami, dlatego że nie mówią w jednym bardzo podobnym języku. Tak, i o ile obecnie w Turcji dominuje ta koncepcja po części neoosmańska, budowania potęgi na Bałkanach, na Bliskim Wschodzie, ale także w dużym stopniu jest realizowana chociażby w Karabachu, czy we wspieraniu ruchów kazachskich, azerskich, jest ta koncepcja wielkiego turanu, ale istnieje także inna w Turcji koncepcja. Także neoeurazjatyzm, czy eurazjatyzm, także jest obecny w polityce, w dyskursie tureckim, i kontakty Aleksandry Duginy, przepraszam, Darii Duginy i ojca Aleksandra Dugina skutkowały chociażby współpracą z ruchami tureckimi, takim jak Vatan Parsi, Partia Ojczyźniana, która być może nie jest w Turcji dużą siłą, ale w kontekście intelektualnym środowiska eurazjatyckie w Turcji także funkcjonują, i na dobrą sprawę we wszystkich państwach Eurazji są środowiska, które w mniejszym bądź większym stopniu odwołują się do myśli Aleksandra Dugina i do kierunku euroazjatyckiego. Szczególnie, że działanie atlantystów powoduje, że Turcja jest na rozdrożu, próbuje grać na wszystkich fortepianach. Nie jest to moja koncepcja, nie podoba mi się to, ale tak jest. Ale z drugiej strony siła przyciągania Szanghajskiej Organizacji Współpracy i Rozwoju jest tak silna, że Turcja chce się stać się członkiem. Na razie zostanie Iran, czyli dotychczasowy i wieloletni, przez wiele wieków, konkurent Turków, czyli kultura perska, szeroko pojęta.
bo oni za miesiąc, czyli za kilka tygodni wchodzą do Szanghajskiej Organizacji Współpracy i Rozwoju, a Turcja będzie tylko obserwatorem i to pewnie na niskim szczeblu. I teraz wspomniałeś właśnie o Iranie, tak? o Persji, tak? Klasycznie mówiąc. Także wśród Irańczyków ta koncepcja euroazjatyzmu, neoeuroazjatyzmu, myśl Dugina także funkcjonuje i obserwując chociażby media społecznościowe międzynarodowego ruchu euroazjatyckiego, to można obserwować, skąd płyną kondolencje dla ojca Darii i te kondolencje płyną zarówno, tak jak wspomniałem, i z Turcji, i z Iranu, i z Chin płyną, z Azerbejdżanu. I z Watykanu. I także, jak się okazuje, paradoksalnie z Watykanu. Tak? Okazuje się, że papież Franciszek jest już passé dla środowisk demoliberalnych także w Polsce. Jednego ambasadora nawet z krainy U. Konserwatywny. Tak. I najciekawsze jest w tym wszystkim coś takiego, że profesor Bartyzer, polski wybitny uczony, stwierdził, że jest rzeczą straszną, jeżeli zabija się filozofów i dziennikarzy. To jest już największy poziom absurdu i braku zasad, jaki może być. Bo to są ci, którzy właśnie dążą do tego, żeby obiektyzować i przedstawić wojnę w sposób jak najbardziej obiektywny, czy tam konflikt wojenny, operację wojskową bardziej. W kontekście tego, co mówisz, wspomnieć o takim fake newsie, można by powiedzieć współczesnym językiem, na temat Darii Duginy, ponieważ polskie media i środowiska takie skrajnie... Nazwijmy to polskojęzyczne. Polskojęzyczne, takie skrajnie antyrosyjskie, bardzo mocno próbują nas przekonać, że córka Dugina była Ukrainożerką, że ona zakładała wymordowanie sąsiedniego narodu. Jest to oczywiście nieprawda, ponieważ jej wypowiedź, która jest przekręcana, nie dotyczyła narodu zamieszkującego sąsiednie państwo pomiędzy nami, pomiędzy Polską a Rosją, tylko zakładała, że ludzie skupieni wokół środowisk azowskich, środowisk neobanderowskich, po prostu są ideologią śmierci. I ona mówiła o tym, o unicestwieniu ich ideologii, a nie o unicestwieniu sąsiedniego narodu. Więc tutaj ta wypowiedź w Polsce zmarginalizowana w swoim faktycznym brzmieniu, a bardzo wyolbrzymiona w takim niezrozumieniu. Czyli tak? Po prostu Azow jest szowinistyczną, pseudo-słowiańską grupą międzynarodową, bo 30% tychże z tegoż batalionu, który tworzył, przypominam, jako prywatny batalion, nie jaki Kołomoński, oligarcha, który wypromował obecnego prezydenta Ukrainy, który jest z zawodu aktorem. I trzeba pamiętać o tym, że tylko 30% z tych ludzi było rdzenie związanych z tak zwanym krainą U. Reszta to by ludzie przybyli, nawet z Federacji Rosyjskiej. Tak. Więc tutaj jest już problem. Tak jak Maciek, mówimy o ruchu euroazjatyckim jako o międzynarodowym ruchu, mamy także do czynienia z konkurencyjną koncepcją, także geopolityczną, którą reprezentował m.in. Pułk Azow i jemu podobni. Czyli z koncepcją, jakby ją określić, no, z koncepcją podporządkowania anglosasom, z koncepcją tak zwanego międzymorza, ale... A nie trochę rasą, tak jak w pewnym państwie pewnej rzeczy? To się wiąże z anglosasami. Nie klasy, tylko właśnie rasy? To się wiąże z anglosasami, tak? Siłą rzeczy to się wiąże z myślą taką... ci ludzie chyba trochę też nie rozumieją tego, że świat anglosaski się zmienił i takie tony rasowe w świecie anglosaskim są wykorzystywane gdzieś tam, no, jak właśnie peryferiach, jak kraina U, jak Polska. I to jest, hodowane są takie ruchy gdzieś na peryferiach jako takie mięso armatnie, a niekoniecznie jako taki zderzak, nie? Zderzak, tak. Takie kopie. Wiesz, mi się coś przypomina, przepraszam, lubię przewrotność pewną. Otóż kraina U i szybkie rozpadanie Związku Radzieckiego było krytykowane zarówno przez Nixona, który był doradcą, jeździł często do Moskwy, jak i Reagana, jak i starego Busha. Oni się bali zbyt szybkiego rozpadu Związku Radzieckiego, bo powstanie po prostu chaos i oni przeciwstawiali się, oni bali się, żeby to za szybko się działo, ale to na przykład Szewardnadze w tym pomagał, minister spraw zagranicznych Gorbaczowa, który zwalczając Prymakowa, czyli konkurenta, próbował po prostu przedstawić, że to jest słuszne, że tak szybko się Związek Radziecki rozpada. I tutaj możemy w bardzo przystępny sposób wrócić do postaci Dugina i do postaci jego córki. No właśnie. Ponieważ cały ruch... I teraz słuchaj, i właśnie do tego wrócimy w drugiej części. W okresie, ale jeszcze dokończmy, Maciek, w okresie, w którym
mówimy, czyli wspomniałeś o początku lat 90., no to właśnie jest ten moment, w którym cały ten ruch narodowo-bolszewicki, euroazjatycki zaczął wychodzić na scenę polityczną i się sprzeciwiać temu upadkowi. I w mojej ocenie to, czego właśnie się bali anglosasi, tego zbyt szybkiego upadku obozu socjalistycznego ZSRR, to jest właśnie powstanie tego typu ruchów, które mogą być antyperyferyjne, będą walczyły z tym centrum hegemonicznym i te ruchy... Od Clintona w górę. Tak. I te ruchy powstały... Czyli niszczenie Jugosławii. Tak. Te ruchy powstały, jak właśnie ruch neoeurazjatycki, funkcjonują i, tak jak wspomnieliśmy w programie, rozwijają się w bardzo wielu państwach. Dziękuję bardzo za spotkanie i do zobaczenia.